Pięknie wykonane rękodzieła świąteczne oraz różnorodne produkty i wyroby lokalnych rzemieślników zagościły na stołach uczestników tegorocznego kiermaszu bożonarodzeniowego. Organizatorami przedsięwzięcia wpisującego się w regionalne targi przedsiębiorczości społecznej były miasto i gmina Czarnków. Jest to najlepszy i ostatni moment, żeby pomyśleć o prezentach, a są przewspaniałe oczywiście wewnątrz prezenty, które można kupować, obdarowywać i znajomych, i rodzinę. Piękne rzeczy. Podczas tegorocznego jarmarku na Placu Wolności swoje produkty zaprezentowało około 50 wystawców, m.in. z Czarnkowa, Połajewa, Wielenia, Lubasza, Wałcza i Szamotu. Zainteresowani mogli zakupić dekoracje i wyroby wykonane z drewna, wikliny, szkła i masy solnej, nawiązujące do okresu świątecznego. Na stołach pojawiło się dekoracje i własnoręcznie wykonane kompozycje. Po to powstał ten jarmark bożonarodzeniowy, nie żeby tam po prostu można, bo to możemy w sklepie kupić, prawda, takie zabawki różnego typu, ale właśnie te takie specjalne rzeczy, takie od serca zrobione przez poszczególnych mieszkańców. Ci ludzie mają wewnętrzne, jak gdyby ukryte talenty i te talenty ukryte poprzez swoje dzieła usiłują nam sprzedać. Jest różnorodność, no, powiedzmy ten motyw świąteczny tutaj przeważa. Te produkty, czy to są spożywcze, czy to są z ceramiki użytkowej, czy innego rodzaju, no generalnie opierają ten swój motyw na tej problematyce świątecznej, ale jest tego dużo, jest duży wybór. Wśród wystawców pojawiły się podmioty ekonomii społecznej, m.in. warsztaty terapii zajęciowej i spółdzielnie socjalne. Spółdzielnia Równe Szanse w Gajewie, zajmujące się produkcją ceramiki użytkowej, zatrudnia osoby niepełnosprawne, które w ten sposób uczą się funkcjonowania w społeczeństwie oraz nabywania umiejętności społecznych i zawodowych. Specjalnie na rzecz osób niepełnosprawnych, żeby dać szansę takim ludziom, żeby zaczęły pracować. Po prostu, żeby zaistniały tak, nie że tylko renta, że tylko w domu siedzieć, tylko że między ludzi, między społeczność, że takie osoby też potrafią i umieją pracować. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezwykłych działa w szkole podstawowej w Lubaszu. Uzyskane środki ze sprzedaży produktów zostaną przeznaczone na doposażenie świetlicy. Jest to inicjatywa skierowana na projekty realizowane edukacyjne i wychowawcze dla dzieci. Z gminy Lubasz, z powiatu czankowsko-trzcianeckiego i z całej Polski właściwie stowarzyszenie działa na cały świat. Te produkty, które dzisiaj widzimy, to są świeczniki i pierniki wykonane przez dzieci ze świetlicy środowiskowej. Warsztaty te były przeprowadzone przez jedną z członkiń Stowarzyszenia Inicjatyw Niezwykłych w formie wolontariatu. Oprócz artykułów rękodzielniczych na kiermaszu zagościły wyroby spożywcze, a wśród nich nieodłącznie kojarzone ze świętami Bożego Narodzenia aromatyczne pierniki. Możemy podziwiać, możemy się delektować zapachem piernikowym, bo jest mnóstwo korzennych przypraw dodanych do zrobienia ciasta. Goździki, kardamon, cynamon, anyżek. Ja komponuję w ogóle całą mieszankę przypraw, żeby one właśnie pachniały jak pachną. Wewnątrz domku jest specjalny otwór na umieszczenie podgrzewacza. W kominku jest również otwór, żeby ten zapach mógł się unosić po zapaleniu tego podgrzewacza. I taką rolę właśnie spełniają. Oprócz kiermaszu bożonarodzeniowego, powołanego z inicjatywy czarnkowsko-trzcianeckiej lokalnej grupy działania, odbywają się spotkania sprzyjające integracji społeczności lokalnej. Lokalna grupa działania została doproszona i przez gminę Czarnków, i przez miasto Czarnków, i również przez Fundację Gębiczyn, a także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej do włączenia tej inicjatywy właśnie w regionalne targi przedsiębiorczości społecznej. Więc z jednej strony inicjatywa lokalnej grupy działania, z drugiej strony inicjatywa, która była rozpoczęta przez gminę Czarnków, a dotyczyła organizacji spotkań integracyjnych, które co roku odbywają się już na terenie gminy Czarnków. Inicjatywa wsparł Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem jest zachęcanie społeczności lokalnych do podejmowania tego rodzaju działań. Nasza idea jako Regionalnego Ośrodka, jako samorządu województwa, to jest takie troszeczkę wychodzenie do społeczności lokalnych po to, aby też inicjować tam pewnego rodzaju działania, które się mają rozwijać i które służą jakby też naszym celom polityki społecznej ogólnie. Tutaj akurat to są targi przedsiębiorczości, ale też w dużej mierze targi ekonomii społecznej, ponieważ zaprosiliśmy tutaj też podmioty ekonomii społecznej, które mogą tutaj wspólnie z przedsiębiorcami lokalnymi wystawiać swoje produkty, a dzięki temu też troszeczkę pokazać je mieszkańcom województwa i tego regionu. Każdego roku kiermasz bożonarodzeniowy w Czarnkowie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców miasta i gminy. Wtedy Plac Wolności zamienia się w miejsce ozdobione niepowtarzalnymi i różnorodnymi produktami i kompozycjami świątecznymi, zgromadzonymi w jednym miejscu.